Czego potrzebuję do otrzymania wyceny? Aby otrzymać wycenę na instalację OZE od doradcy Euros Energy, klient musi dostarczyć kilka kluczowych informacji dotyczących swojego budynku i potrzeb energetycznych, takich jak po pierwsze, dane budynku, rok budowy, wielkość, lokalizacja, rodzaj konstrukcji, stan izolacji, liczba i standard okien oraz liczba przyłączy i zabezpieczeń. Po drugie, zużycie energii i koszty. Informacje o aktualnym zużyciu energii i kosztach, które pomogą ocenić opłacalność i oszacować potencjalne oszczędności. I po trzecie, lokalizacja jednostki pompy ciepła i innych elementów instalacji. Wstępna lokalizacja jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pompy ciepła oraz innych elementów instalacji. Dzięki tym informacjom doradca Euros Energy będzie w stanie przygotować spersonalizowaną wycenę i zalecenia dotyczące najlepszego rozwiązania OZE dla potrzeb klienta. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, daj znać w komentarzu, a my postaramy się szybko i wyczerpująco odpowiedzieć na Twoje pytania.